Witam Was serdecznie w najnowszym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Zużyłam dosyć sporo kosmetyków, podzieliłam je na 3 sekcje, na makijaż, włosy i inne. Rozpocznę od mojej ukochanej serii podkładu Wake Me Up oraz korektorów z właśnie tej samej serii. Są to naprawdę moje faworyty. Czy ona już została wycofana, czy jeszcze gdzieś jest, ale jeśli jeszcze będzie, to na pewno sobie zakupię, bo ten podkład jest rewelacyjny, nie jest bardzo mocno kryjący, bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry. Ja jestem w kolorze 200 Soft Beige. Jest bardzo wydajny, ma delikatne drobinki, na lato idealny, ma SPF 15. Bardzo fajnie się rozprowadza, nie waży się na twarzy, nie wchodzi w załamania skóry i tak dalej. Po prostu ideał, prawie że można powiedzieć, nie tylko ja jestem jego zwolennikiem i bardzo go lubię, więc tutaj myślę, że to też może dać Wam dużo do myślenia. Z tej samej serii są też korektory. Jak widzicie, ja zużyłam aż 2. Bardzo fajne korektory, pięknie rozświetlają okolice pod oczami. Również nie sprawiają, że oko jest zmęczone, takie powiedzmy stare, że po prostu wchodzi w załamania i w ten sposób negatywnie wpływa na wygląd skóry pod oczami. Nie, to są naprawdę fantastyczne korektory. Jeśli jeszcze kiedyś się spotkam, to na pewno sobie je zakupię. Chociaż teraz, jeśli chodzi o korektor, bardzo mnie zaintrygował Kobo, ten, który ostatnio Hania recenzowała, i myślę, że na niego się w pierwszej kolejności skuszę. I one kosztowały około 20 zł. Chyba mi się wydaje, a podkład kosztuje niewiele ponad 30 zł, więc cena również bardzo fajna. Będąc w temacie korektorów, mam tutaj jeszcze korektor z Essence, z tej Natural, mój był w kolorze 03 Soft Nude i jest to ten korektor, który się w ten sposób aplikuje, ma pędzelek, jest bardzo lekki, delikatny, myślę, że dla nastolatek do szkoły będzie się bardzo fajnie sprawdzał, fajnie rozprowadza się w okolicy pod oczami. Również nie sprawia, nie wchodzi w zmarszczki, w załamania. Bardzo naturalnie wygląda i wyrównuje koloryt skóry. Jeśli macie duże cienie pod oczami i worki, no to może się nie sprawdzić, ale jeśli jesteście nastolatkami, spokojnie ten korektor Wam przypadnie do gustu i on kosztuje chyba 10,90, więc cena również bardzo fajna. Kolejnym zdenkowanym będzie puder. Puder z Inglota w kolorze Y14 i jest to puder z tej serii Young Skin Makeup. On kosztował mnie chyba 19 zł i zostało mi go tutaj tak naprawdę tutaj na brzegach. Tak naprawdę nadaje się, tak jak producent tutaj pisze, dla nastolatek moim zdaniem. Ja tak naprawdę nie mam problemów z twarzą, świeceniem się i tak dalej. Ten puder u mnie się spokojnie sprawdził. Jest to kolor najjaśniejszy, ma dosyć taki na pograniczu różowy, żółtawy pigment, jest widoczny na twarzy, trzeba mieć to na uwadze i aplikuje się fajnie, nie sypie się, nie rozsypuje, więc ja mam do niego takie mieszane uczucia z racji na to, że barwi widocznie skórę po nałożeniu na podkład, więc tutaj cena jest fajna, Inglot, więc tutaj dla nastolatek myślę, że również bardzo fajnie się sprawdzi. Kolejnym zdenkowanym, moim ulubionym cieniem, który naprawdę jako jedyny do tej pory, a interesuje się tak maksymalnie makijażem od 5 lat, dotknął dna. Jak widzicie, jest to mój ukochany, pokazywany wam nie jeden raz w ulubieńcach, czy to miesiąca, czy to podsumowaniu roku. Jest to cień prasowany z Alverde w kolorze 09 Nude Rose. Najlepszy cień rozświetlający ever, nadający się również na policzki jako rozświetlacz, bardzo wydajny, miałam go spokojnie chyba ze 2 lata. Jeśli kiedyś będę miała okazję, to na pewno go zakupię, chociaż na jego miejsce zakupiłam cień z Bourjois w kolorze również takim bardziej waniliowym. Ten jest, tak jak nazwa wskazuje, Nude Rose, taki delikatnie różowy, fantastyczny, fenomenalny i po prostu serdecznie Wam go polecam, jeśli będziecie mieli kiedyś okazję go zakupić.
I ostatnią rzeczą z kolorówki jest tuż do rzęs z Yoko Pump Your Lashes Mascara. Jest to maskara wydłużająca i ja mam akurat w kolorze brązowym. Szczoteczka jest taka jak w tej bardzo popularnej maskarze z Oriflame. Bardzo fajnie wydłuża właśnie rzęsy. I po prostu przez to, że był to brązowy tusz, bardziej nadawał się na dzień, nie kruszył się, bardzo fajnie podkreśli, myślę, takie dłuższe rzęsy. Ja mam krótkie rzęsy, więc u mnie był delikatnie widoczny, więc z racji na to mam do niego takie mieszane uczucia, ale ogólnie myślę, że znowu dla nastolatek do szkoły taki oto tusz bardzo fajnie się sprawdzi i serdecznie Wam go polecam. Zamknęłam, teraz przechodzę do włosów. Pierwszą wpadła mi do ręki intensywna odżywka do włosów zniszczonych z ekstraktem z melisy australijskiej i jak widzicie jest to odżywka Osi 3-minutowa rekonstrukcyjna 250 ml. Ja ją zakupiłam w Rossmanie, jak była chyba po 20 zł. Bardzo zaskoczył mnie aplikator tej odżywki, ponieważ tu jest taka silikonowa membranka, która po prostu po naciśnięciu wydobywa z dziurką, ta membranka jest. Po naciśnięciu wydobywa się produkt, a w momencie, kiedy wraca opakowanie do po prostu takiego stanu, zasysa się i nic tu nam nie wylatuje i tak naprawdę stoi tubka w ten sposób i możemy w 100% zużyć całe opakowanie. Jeśli chodzi o tą odżywkę, ja mam do niej mieszane uczucia. Ona do moich włosów nie zrobiła żadnych takich wielkich cudów i po prostu tutaj, nie wiem, może inna seria bardziej by mi przypadła do gustu. Akurat z tego co pamiętam jakoś wielkiego wowu na mnie nie zrobiła, więc tutaj wszystko zależy od włosów. Ja mam włosy, jak widzicie, farbowane, kręcone, używałam je na moich jeszcze włosach blond, tutaj chcę zaznaczyć, więc tutaj tak jak Wam mówię, ona ma tutaj wygładzę, zniszczone łuski włosów, nadaje blaski, pomaga sprawić, że włosy stają się podatne na układanie. Więc tutaj dla osób, które mają raczej takie delikatnie puszące się włosy, powinna się sprawdzić. Ja to mam ogólnie szopę wielką na głowie, jak u mojej głowy, więc tutaj ta odżywka tak sobie mi się sprawdziła. Kolejną odżywką jest odżywka chroniąca kolor z Nivea, Color Protect, włosy farbowane lub z pasemkami. Tutaj jeśli chodzi o tą odżywkę, już bardziej się sprawdziła u mnie, włosy były po niej bardzo gładkie, miękkie, błyszczące. Kolor faktycznie był taki promienny, jeśli chodzi o mój blond. Myślę, że bardziej by się sprawdziła przy takich ciemniejszych włosach. Ja w chwili obecnej do tych moich różowych włosów zakupiłam sobie serię do farbowanych włosów z L'Oreal, więc tutaj myślę, że na ten temat wspomnę Wam w innym filmiku. Ona ma 200 ml, jest dosyć taka niewydajna, chociaż ja też bardzo dużo odżywki na włosy nakładam, bo mam je stosunkowo długie, jak widać, więc tutaj ona była dla mnie na plus. Można ją, myślę, że zakupić około 10 zł w Rossmanie. Ona ma tutaj też płynną keratynę, ekstrakt z owocu granatu i filtr UV, więc jeśli chodzi o tą odżywkę, to jestem na tak, myślę, że może kiedyś jeszcze do niej wrócę. Dalej będzie szampon z Avonu. Jest to ta klasyczna seria do wszystkich rodzajów włosów. On ma taką konsystencję perłową, akurat tu mam 250 ml. One są chyba po 10 zł, a nawet i po 8 zł można je na promocji w katalogu kupić. Bardzo mi przypadło do gustu, włosy bardzo fajnie się myją, pieni się bardzo fajnie, nie pląta włosów, więc to jest dla mnie na plus, bo ja bardzo często, kiedy szampon plączę mi włosy, bardzo dużo ich tracę, więc tutaj plus dla niego, że sprawia, że nie plączę moich włosów. Mam jeszcze jedną butelkę i ogólnie te szampony z tej serii ostatnio testuję i przypadły mi naprawdę do gustu. Jak już jesteśmy przy Avonie, jak widzicie, wykończyłam tutaj ten olejek z marokańskim
olejkiem arganowym do wszystkich rodzajów włosów. Jest to kuracja odżywcza. Ona ma tutaj 30 ml, jest pompka, bardzo wygodna aplikacja. Ja nakładałam go na końcówki i tak naprawdę nie narzekam na moje końcówki. W ogóle odkąd stosuję te wszystkie różne preparaty na końce moich włosów, to one tak naprawdę się nie rozdwajają i przez to ja widzę się z fryzjerem raz na 3 miesiące, jak nie więcej, więc tutaj myślę, że to zasługa tego typu olejków. Nie będę wyrzucać tej części tego opakowania, ponieważ gdyż aczkolwiek dlatego, że pasuje ono do podkładu z Revlon, który w oryginale nie ma pompki, a zakupiłam go sobie na wyprzedaży właśnie minus 40% w Rossmanie, więc będę miała do niego super pompeczkę. I dwa ostatnie kosmetyki do włosów. Jest to seria, którą wygrałam kiedyś w konkursie. Są to kosmetyki z Framezji, prezentują się tak. Tutaj szampon 250 ml i odżywka też ponad 200 ml. Jest to kuracja do odbudowania włosów zniszczonych, czyli idealna dla moich włosów, które były wtedy jeszcze blond. Bardzo wydajne kosmetyki. Mają taki specyficzny, no nie taki ładny zapach jak kosmetyki takie fryzjerskie, chociaż to jest seria profesjonalna, po prostu mają taki, one mają w składzie olejek słonecznikowy i takim właśnie delikatnym słonecznikiem zalatują. Szampon bardzo fajny, taki też o konsystencji perłowej, odżywka bardzo gęsta, bardzo treściwa, włosy po niej były bardzo miękkie, bardzo fajnie się rozczesywały i ogólnie ta seria zadziałała dla mnie na plus. Mam jeszcze z tej serii olejek, który używałam na końcówki włosów, więc tutaj taki zestaw udało mi się bardzo dawno temu wygrać i naprawdę bardzo się cieszę, bo takie profesjonalne kosmetyki zawsze troszeczkę lepiej wpływają na te nasze włosy. Jedziemy z ostatnią serią, czyli kategoria inne. Rozpocznę od czegoś, czego jeszcze nie zużyłam, ale myślę, że tutaj mam chyba ze dwie albo trzy chusteczki. Są to chusteczki z Altery. Dajcie mi znać, czy one są jeszcze w Rossmanie, ponieważ już dawno w Rossmanie nie byłam i nie widziałam ich, bo jeśli je wycofali, to ja się po prostu chyba zapłaczę. Leżały u mnie w półce bardzo, bardzo długo, aż zwróciłam uwagę, że wychodzi im data ważności i bardzo fajnie, że się za nie wzięłam, ponieważ są rewelacyjne, cudownie zmywają makijaż, po prostu jedna chusteczka na jedno oko i po prostu jesteście w stanie nawet najciemniejszy makijaż nimi zetrzeć. Nie są nawilżone w taki sposób, że z nich aż cieknie. Idealny poziom nawilżenia, że tak powiem. Jest ich tutaj 25 z tego, co się orientuję. Tak, 25 sztuk i po prostu one mają tutaj wyciąg jeszcze z aloesu. Na moje oczy bardzo fajnie wpływają, delikatne są i po prostu myślę, że są idealne na wyjazdy, ponieważ nie musimy brać ani wacików, ani mleczka do demakijażu, ani toniku, ponieważ tymi chusteczkami możemy tak naprawdę cały makijaż moim zdaniem zmyć, więc tutaj jestem nimi zachwycona i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się nie jeden raz je kupić i one są też w bardzo fajnej cenie, ponieważ na promocji ja je chyba wtedy kupiłam za 4 zł, więc po prostu cud malina. Dalej, jeśli chodzi o kategorie inne, krem do cery suchej i bardzo suchej, regenerujący Nansorai, witamina E plus F, witamin i po prostu ja taki krem 50 ml zużywam, żeby Was tu nie skłamać, 2,5 miesiąca. Więc tego typu kremy na noc są dla mnie bardzo, bardzo wydajne. Nie omijam żadnego dnia, aby pokryć twarz kremem regenerującym na noc, stricte na noc, więc tutaj wszystkim serdecznie polecam, jeśli jeszcze nie stosujecie takich kuracji na noc, to tego typu kremy naprawdę fajnie wpływają na twarz rano, skóra wygląda wypoczęta, miła w dotyku, bardzo fajnie się po tym kremie aplikuje makijaż, więc tutaj akurat trafiło mi na Soraye, nic nie zauważyłam, żeby mnie po nim wypryszczyło i tak dalej. Bardzo fajnie się wchłaniał, lekka konsystencja, zapach taki
delikatny, lekko perfumowany, więc w moim odczuciu był bardzo fajny w aplikacji. Jeśli chodzi o jeszcze nocną kurację, to oczywiście nie może zabraknąć kremu pod oczy Bioalga z laboratorium Ava, krem pod oczy z algami morskimi oraz koenzymem Q10 plus R i jest to krem odżywczo-wygładzający, coś mi pod nosem swędzi. Jest to krem, którego zużywałam chyba pół roku, ma 25 ml. Delikatna konsystencja, bardzo szybko się wchłania, był taki delikatnie perfumowany. Ja chyba, że to jest po prostu zapach alg, ale chyba z tego co pamiętam w składzie były perfumy jakoś tam pod koniec, więc tutaj myślę, że do kremu pod oczy perfumy nie są jakoś bardzo potrzebne. Możemy go stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Ja go wklepywałam właśnie na noc i po prostu ja sobie już nie wyobrażam nie aplikować kremu pod oczy po demakijażu. To bardzo fajnie koi skórę pod oczami, regeneruje, nawilża i też wygładza, więc tutaj akurat ten udało mi się zużyć. A w chwili obecnej mam Soraya, o której Wam mówiłam chyba w poprzednich ulubieńcach miesiąca. Dalej, zmywacz do paznokci Cien z Lidla, nie, bez acetonu, tutaj chodzi głównie o tą pompkę, która jest naprawdę fenomenalnie wygodna. Zmywacz sobie stoi u mnie w łazience i w momencie, kiedy chcę zmyć paznokcie, to nie muszę podnosić, przechylać i wylewać na wacik po prostu zmywacza, tylko on sobie stoi, pompuje sobie odpowiednią ilość i to jest naprawdę bardzo wygodne. On jest dosyć drogi, bo kosztuje 7 zł, 6,99 z tego co pamiętam. Śmierdzi niemiłosiernie, naprawdę tutaj to muszę Wam powiedzieć, że śmierdzi bardzo, ale ogólnie zakupiłam sobie drugą butelkę tego zmywacza i ja jestem z niego zadowolona. Dwa antyperspiranty, Lady Speed Stick i Secret. Secret to chyba Rexona, chyba zagraniczna. Jeśli chodzi o te antyperspiranty, to rozpocznę może od tego Lady Speed Stick. 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Jest to seria żelowa. Zapach był taki se, jeśli chodzi o ochronę, bardzo szybko się wchłaniał i wysychał pod pachą, ale jeśli chodzi o ochronę, to jakiś bardzo taki super zabójczy nie był. Bardzo wydajny, to fakt. Koszt też na promocji, można go kupić poniżej 10 zł, więc cena do wydajności jak najbardziej na plus. W chwili obecnej mam również Lady Speed Stick, ale z serii właśnie sztyftowej, takiej jak ten Secret, który za chwilę Wam pokażę. No i myślę, że jest to produkt dla osób, które nie mają problemu z potliwością i po prostu chcą mieć taką delikatną ochronę, ale nie polecam Wam zapachu Fresh Fusion, bo nie pachnie jakoś bardzo przyjemnie. I ten drugi antyperspirant, który mi się tutaj popsuł, był bardzo wydajny. Ja go dostałam od... Przepraszam, pilot spadł. Ja dostałam go od ciotki mojego męża. Bardzo fajnie się sprawdzał, nie bielił skóry ani ubrań ciemnych, więc tutaj jestem w ciężkim szoku, że po prostu biała formuła nie bieli. To jest po prostu jakiś fenomen dla mnie. Zapach bardzo delikatny, w momencie kiedy się troszeczkę spociliśmy, to ten zapach był bardziej wyczuwalny. Kiedy ja się spociłam, tak, bo ja go używałam, to on był taki delikatnie wyczuwalny, jeszcze bardziej fajny, bardzo fajny, serdecznie Wam go polecam i jeśli miałabym go porównać z tym z Lady Speed Stick, który w chwili obecnej używam, no to są podobne, ale bardziej mi przypadł do gustu ten. Będziemy kończyć to gadanie i na sam koniec pokażę Wam dwa płyny do higieny intymnej. Mój ulubiony, fenomenalny, wspaniały żel do higieny intymnej Facel Intim z Rossmana. Zakupiłam sobie ostatnio 3 butelki, więc zapasu mam aż na bardzo, bardzo długo, bo one są bardzo wydajne. W żelowej konsystencji 300 ml, kosztują w regularnej cenie 4,99, można je zakupić na promocji za 2,99 albo 3,99, naprawdę po prostu już ta
cena bez promocji jest bardzo atrakcyjna, więc serdecznie Wam go polecam. Są trzy rodzaje, akurat mam różowy, a zakupiłam sobie zielony, chyba on jest fresh, a niebieski jest 50+. A tutaj mam żel do higieny intymnej Simply Delicate, też 300 ml, już z pompką i się zastanawiam, czy nie będę przelewać sobie tamtego do tej butelki, bo jednak pompka jest bardzo, bardzo wygodna w użyciu. I powiem Wam, że jeśli chodzi o ten żel, bardzo, bardzo mnie zaskoczył. Jest delikatny, delikatnie kwiatowy, bardzo fajnie się pieni. Ma taką konsystencję właśnie żelową, ale w momencie, kiedy rozcieramy go na ręku, on się staje taki właśnie, nie wiem jak to określić, taki delikatny, taki piankowy i po prostu ja go używam już ponad chyba miesiąc, te 300 ml i tutaj już praktycznie nic w nim nie ma, ale po prostu za każdym razem jak go używam, naciskam i dwie pompki zawsze mi się tutaj dozują, więc opakowanie nigdy się nie kończy. Bardzo fajny, też Wam polecam w atrakcyjnej cenie również w katalogu Avon. I to by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o te denko. Nie wiem, ile się tutaj nagadałam, ale mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Postaram się napisać na dole listę kosmetyków, które omówiłam w tym filmiku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie mi znać, czy używaliście któryś z tych kosmetyków i czy macie podobne spostrzeżenia na ich temat. Ja z tego miejsca żegnam się z Wami i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale, czyli następny będzie teraz w niedzielę. Pamiętajcie, że na ASD525 filmy są w każdą środę i w niedzielę, zaś na Okiem Matki filmy publikuję w każdy piątek. Staram się trzymać tych terminarzy, więc tutaj zapraszam Was też do subskrypcji mojego kanału i kciukowania tego filmu, jeśli Wam się podobał. Do zobaczenia, pa pa!